Korzystając ze swojego prawa do głosowania, delegaci z całego świata na Generalną Konferencję potwierdzili w ten sposób demokratyczną strukturę Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Delegaci w demokratycznych wyborach zdecydowanie wybrali na kolejną 5-letnią kadencję pastora Teda Wilsona. Około 80% delegatów z około 2400 delegatów głosowało na korzyść Teda Wilsona jako lidera adwentystów po długiej dyskusji na sesji Generalnej Konferencji w San Antonio w Teksasie. Podstawowe pytanie z tej okazji nie jest, czy Kościół Adwentystów jest demokratyczny, lecz jaki rodzaj demokracji jest wcielany w życie przez zarząd Kościoła. Nie tylko ten zarząd ogólnoświatowy, czy europejski, a czy też krajowy, polski, czy też lokalny zarząd danego zboru. To pytanie jest ważne i podejście do niego powinno być poważne, bez unikania podejścia do poruszonego tematu w stylu jednego z polskich pastorów z zarządu, który powiedział: nie ma nad czym dyskutować. Kościół jest dobrze poprowadzony. Czyli nie dyskutujcie, my dobrze go prowadzimy. Oczywiście te słowa same chyba się komentują. Zdecydowana większość adwentystów wybrała Teda Wilsona na przewodniczącego Generalnej Konferencji, ufając mu, że będzie dobrze prowadził Kościół Adwentystów. Lecz bycie przedstawicielem na Generalnej Konferencji i posiadanie prawa głosu w czasie sesji wyborów na Generalnej Konferencji to dopiero pierwszy krok w dojrzałym systemie demokratycznym. Według Giovanni Sartori, to już według światowej sławy profesor prawa na Columbia New York University i na Uniwersytecie we Florencji, autora właśnie tej książki Teoria Demokracji, wydawnictwo naukowe, Warszawa 1998 roku, oprócz wyboru swoich przedstawicieli, dojrzały system demokratyczny musi mieć i musi upowszechniać trzy inne fundamentalne cechy tego systemu. Oczywiście w Kościele Adwentystów nie toczy się żadna dyskusja na temat demokracji. Mój głos jest właściwie pionierskim głosem. Chcę rozpocząć tę dyskusję na temat demokracji z uwagi na to, że słowo demokracja w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, 20 stycznia 2015 roku, z inicjatywy pastora, czy sekretarza kościoła, pastora Marka Rakowskiego i przy aprobacie zarządu kościoła zostało oficjalnie usunięte. Oczywiście zarząd w ogóle nie tłumaczy się ze swojej decyzji, jego decyzja jest prawie że nieomylna i powiedział, że kościół ma ustrój przedstawicielski. By to tak wyglądało, że my jako laikat, prości wyznawcy, tylko nadajemy się wyłącznie do, jako maszynka do głosowania. Tak? Nie? Nie wiem. Zagłosować? Do widzenia. Na tym wasza cała rola się kończy. Macie dać nam pełnomocnictwo do naszej działalności i proszę się więcej nie zgłaszać z niczym. Ale słowo demokracja, które było słowo demokracja i jest na całym świecie, we wszystkich strukturach i w strukturze Generalnej Konferencji, zobowiązuje jeszcze do tych trzech innych fundamentalnych cech systemu. Nie tylko do głosowania jesteśmy, ale mamy też i inne prawa, które nam się należą, oczywiście prawa i obowiązki. Pierwszą tą fundamentalną zasadą demokratyczną w Kościele według profesora Giovanni Sartoriego jest pierwszy punkt: stałe uczestnictwo członków Kościoła w procesie podejmowania decyzji.
Kluczową rolę członków Kościoła jest uczestnictwo w życiu kościelnym, nie tylko przy okazji wyboru swoich przedstawicieli. Członkowie mają także prawo do dostępu do informacji, prawo do wyrażenia swoich myśli kościelnych w sprawach i wydatkach, prawo do wyrażenia swoich myśli na temat ustroju Kościoła i jego strukturalnych wad, braku równowagi we wspólnocie, prawo do wyrażenia swoich myśli na temat historii Kościoła i zmieniających się w Kościele dogmatów. Czyli mamy tu szereg praw i hierarchia, no oczywiście ona bardzo umiejętnie tym wszystkim steruje, żebyśmy nie mieli tych praw, dlatego zebrania zborowe są tak organizowane i w takim tempie i wszyscy są głodni, myślą o obiedzie, żeby jak najszybciej sprawę załatwić. Zazwyczaj w porze przedobiadowym, że każdemu burczy w brzuchu i chce wszystko szybko załatwić. I dlatego nie dyskutujemy. Nie ma o czym dyskutować. Kościół jest mądrze prowadzony, więc nie macie żadnego dostępu do informacji, informacje są tajne, nie możesz wyrażać swoich myśli, jesteś krytykant, siejesz defetyzm, rozerwanie, pytasz się o wydatkach, no nie ufasz nam, wyrażasz swoje myśli, a co na twoje myśli? To są złe myśli, szatańskie myśli, no ja już to wszystko przeżywałem. Naprawdę jest tutaj wielki cyrk, i nienawidzę uczynków Nikolaitów. Nienawidzę tych, którzy podzielili Kościół na duchowieństwo i laikat i dali duchowieństwu wszystkie prawa, nawet sobie zgarnęli te wszystkie prawa, a laikat ma tylko prawo jako wybrania przedstawicieli. Tak? Tak? Coś chcesz powiedzieć? Nie ma czasu. Uwagi. Było raz ostatnio takie zebranie. No wiem, że macie jakieś uwagi i tak dalej. Na te uwagi będą po tych wszystkich sprawozdaniach, a po sprawozdaniach oczywiście, że nie było uwag, bo nawet się nie zapytał, szanowny pastor, czy ktoś chciałby w końcu jakąś uwagę dać. Członkowie Kościoła mają prawo do uważnego obserwowania, jakich wybrani przedstawiciele używają przekazanego im pełnomocnictwa w służeniu Kościoła i z tej okazji mają prawo do wyrażenia swoich opinii, swojego zainteresowania ich działalnością. Mają prawo do obserwowania posiedzeń wybranych przez siebie rad, przez bierne uczestniczenie w ich obradach. Żadne posiedzenie rady nie może być tajne, czy też utajnione sprawozdań z takich posiedzeń. Brak kontroli ze strony członków Kościoła powoduje to, że powstaje w Kościele samowola i przekraczanie pełnomocnic. Mieszkam w Krakowie i od czasu do czasu wybieramy radnych miasta, radców. Radcowie zgromadzają się w ratuszu i każde zgromadzenie jest ogłaszane publicznie, jest otwarte dla publiczności. Każdy może przyjść na spotkanie. Jest wybrane miejsce, oczywiście jest ten miejsc ograniczonych, jest, ale jeżeli ktoś się nie dostał, były wszystkie miejsca zajęte, no to jest cały stenogram z posiedzenia Rady Miasta. Organizacja nie jest jawna, otwarta, ale w naszym kościele wszystkie spotkania są tajne, więc wybieramy tajne rady, co jest wręcz zaprzeczeniem demokracji. To nie jest demokracja, to jest monarchia. Wiemy, że Żydzi, faryzeuszowie obradowali tajnie. Oni wypraszali ludzi. My tu tajnie sobie obradujemy. A w starożytności było całkiem inaczej. Wszystkie obrady, wszystkie interesy, kontrakty, umowy były załatwiane w bramie. W bramie, tam jeżeli była sprawa poważna, trzeba było zwołać 10 starców i całe zgromadzenie przysłuchiwało się tym obradom. Proszę przeczytać Księgę Rut. Tam jak boss załatwiał sprawę
powinowactwa. Jak załatwiał? W bramie załatwiał, w obecności wszystkich ludzi. Nie ma czegoś tego jak tajnego. Chrystus wyraźnie powiedział, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 wiersz. Oczywiście każdy członek różnych rad, gremiów powinien sobie to zapisać, na biurku postawić najlepiej. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Pytam się starszego zboru, o czym były obrady? Nie mogę ci powiedzieć. Są tajne. Nie mogę ci powiedzieć. A co, protokół? Nie, to jest wszystko tajne. To kim ja jestem? On, Pan, ja sługa. Sługa nie wie, co czyni Pan. Idźmy dalej. Przedstawiciele i zarząd nieformalnie podzielili wyznawców na dwie grupy. No to jest ciekawe. Wyznawca dociekliwy i wyznawca odpowiedni. Pod względem demokratycznym. Podczas gdy wyznawca odpowiedni jest stale medialnie obecny wszędzie i z euforią lansowany przez zarząd, to wyznawca dociekliwy jest systematycznie lekceważony, wykluczony, wyłączony, wyobcowany w kościele, lecz obaj są konieczni w celu utrzymania równowagi w kościelnym systemie. Ci pierwsi nie mogą być zastępowani przez tych drugich bez poważnych konsekwencji, jak to się wydarzyło podczas sesji generalnej konferencji czy zebrań zborowych, w pewnych decydujących sprawach włączonych do dyskusji, lecz odłożonych na późniejszy, bliżej nieokreślony termin. Są ludzie dociekliwi, którzy stawiają niewygodne pytania, ale ci ludzie dociekliwi stawiający niewygodne pytania, oni odkrywają różnego rodzaju afery. No co, myślicie, że nasz Kościół jest wolny od afer? Że tu jest wszystko, jak to się czyste, jak łza? To są ludzie, którzy są narażeni też na pokusy szatańskie. Ja mam jeden dokument, który przewodniczący Rady Zboru podpisał. To jest jak pakt szatański. Ja powiedziałem, to się pakt z szatanem zawarł w tym dokumencie. To jest naprawdę ośmieszający. Gdyby ludzie się dowiedzieli o tym akcie, no to by po prostu nie wiem co, jakby zareagowali. Poważne byłyby konsekwencje tego. Jeżeli tak się dzieje, to jeżeli tak się dzieli na ten podział, wyznawca dociekliwy jest stale na boku. Nie dopuszczamy cię do niczego. Nie będziesz prowadził żadnych nabożeństw, nie będziesz występował, zabraniamy cię głosu, jest lekcja szkoły sobotniej, koniec, proszę nie dyskutować, proszę nasz czas goni i tak dalej, zamknięty, tobie nic nie udzielimy, wszystko cokolwiek poprosisz raz, zawsze będzie nie, a wyznawca odpowiedni ma zawsze zielone światło, zielona linia i jest hołubiony. Jeśli tak się dzieje, to członkom Kościoła przydzielono tylko rolę ślepego przyjmowania sprawozdań, projektów, programów, których nie współtworzyli, czy też nie redagowali, aby mogli je ukierunkować tak, aby one mogły pomóc im w realizacji ich własnej wizji, działalności i własnych potrzeb. Jest coś takiego jak inicjatywa społeczna, inicjatywa oddolna. Nie ma żadnej inicjatywy. My będziemy tępili wszelką inicjatywę. W sobotę była taka inicjatywa oddolna i z ex-katedra starszy zboru mówił: ja nie pozwalam na tą inicjatywę oddolną. Zakazuję i jeszcze raz zakazuję. A w podtekście to znaczy, że macie robić tak, jak ja wam każę. Ważną formą uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji jest ich aktywna działalność w lokalnych grupach poprzez tworzenie z własnej inicjatywy grup o różnych profilu, oprócz tych z inicjatyw zarządu. Takie działania jest formą działania, co nazywamy
społeczeństwem obywatelskim. Oczywiście uczestnictwo we wszystkich formach aktywności wewnątrz Kościoła w systemie demokratycznym powinno być dobrowolne. Nikt nam nie może być przymuszany w jakikolwiek sposób do brania udziału w tych programach wbrew własnej woli. Nieuczestniczący w tych programach nie może być w jakiejkolwiek formie karany za brak swojej obecności na tych spotkaniach. Oczywiście ludzie gromadzą się w kościele w różnych grupach, w jakichś subgrupach i mają różne własne inicjatywy. Chcieliby coś zrobić, ale to zawsze musi być zatwierdzane przez zarząd. Ale jeżeli jesteś dociekliwy, nigdy nie dostaniesz zatwierdzenia. Nawet na głoszenie Ewangelii w kościele, nawet na stanie przed kościołem z literaturą nie dostaniesz zezwolenia, bo nie jesteś nasz. Wszystkie lokalne, niezależne inicjatywy są żywotne dla funkcjonowania demokracji w kościele. W kościele demokracja jest silniejsza, im bardziej wierzący aktywnie działają w takich przedsięwzięciach. I teraz z książki Słudzy Ewangelii czytamy, co Ellen White podaje na ten temat. Niech bracia pełniący odpowiedzialne stanowisko, czyli zarząd, nie krytykuje działań, które wydają im się niezgodne z metodami ich pracy. Niech nigdy nie twierdzą, że każdy plan powinien być dokładnie wzorowany na ich planach i koncepcjach pracy. Niech nie obawiają się ufać metodom innych osób, bowiem nie darząc zaufaniem braci, którzy z pokorą i gorliwością wykonują szczególną pracę wyznaczoną przez Boga, hamują postęp sprawy pańskiej. Raz przyszedłem do członków zarządu i powiedziałem, że chciałbym dostać klucz, bo chcę zorganizować spotkanie ewangelizacyjne. No i co? Jaka była odpowiedź? Nie dostaniesz klucza. Dlaczego? Podoba nam się twój projekt, ale nie podoba się nam twoja twarz. Do widzenia. Teraz przejdziemy do drugiego punktu w demokratycznych strukturach kościelnych. Tolerancja i szacunek do wewnętrznych inicjatyw. W demokratycznym systemie każda osoba ma pewne podstawowe prawa, które zarząd nie może im odebrać. Prawo jest gwarantowane przez rząd i przez międzynarodowe prawo i powinno być gwarantowane także przez kościelny ustrój. Każdy członek kościoła ma mieć prawo do własnej wykładni wspólnych systemu wierzeń. W przypadku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest to 28 zasad wiary, które najlepiej są wytłumaczone w książce Wierzyć jak Jezus, wydawnictwo Znaki Czasu. Członkowie kościoła mają prawo mieć własny pogląd na administracyjny kościelny system, mówić i pisać o nim, jak on lub ona uzna to za niezbędne. Często powoływanie się przez zarząd na słowa w prawie zborowym, organizacja w swoim istocie pochodzi od Boga, opiera się na boskich zasadach, jest wyrażeniem niejasnych, bezprecyzyjnych określeń tej doskonałej organizacji. Twierdzenie wygłaszane o Bogu i jego organizacji powinno być wypowiadane z pokorą nie tylko przez zarząd, lecz przez wszystkich wyznawców. Oczekujemy, że nie tylko zarząd będzie właściwie odczytywał Bożą myśl, szczególne ostrzeżenie, kiedy władza, jaką Bóg powierzył Kościoła, jest w całości oddana jednemu człowiekowi, któremu przyznaje się prawo do sądzenia innych, wtedy prawdziwy, biblijny porządek jest obalany, słudzy Ewangelii. I tak czasami jest, że właściwie władzę komasuje jedna osoba, która rządzi apodyktycznie. Jeżeli coś jej nie pasuje, to w żadnym wypadku nie wyrazi, a tym bardziej na tych wyznawców niedociekliwych. Tak więc bardzo ciekawą rzeczą jest, że w Kościele Adwentystycznym jest tak zwany statut i to na poziomie diecezji czy na poziomie kościoła i w tym statucie szumnie jest podawane, że prawa i obowiązki wiernych są zapisane w prawie wewnętrznym. Oczywiście jest to
powiedział, kłamstwo, bo w prawie wewnętrznym, nie ma żadnych praw ani obowiązków. Jak to się mówi, konia z rzędem temu, kto tam znajdzie dział prawa i obowiązki. I dlatego w większości to, co się dzieje, jest uwarunkowane jakimś kaprysem, danej osoby. Na przykład w prawie wewnętrznym nie ma nic, ani słowa tajności obrad, a oni powiedzieli sobie, są tajne i nie ma o czym gadać. Nikt nie może mówić tobie, jak masz wierzyć, myśleć i mówić przez wspólne z poszanowaniem stron i ze zrozumieniem wysłuchanie stanowiska stron może dochodzić do wspólnego porozumienia w poszanowaniu własnej i cudzej godności. Oprócz wolności wyboru własnej religii i systemu kościelnego, demokracja gwarantuje prawo do osobistej interpretacji doktryn w ramach swojej religii. Każdy jest wolny w uwielbieniu Boga i praktykowaniu pobożności wybranej przez siebie religii, jaką uważa za odpowiednią. Każdy ma prawo do czerpania radości z własnej duchowości razem z innymi członkami swojej grupy, czy też subgrupy. Nawet jeżeli ta grupa jest mniejszością, nawet jeżeli zawiera dwie lub trzy osoby zebrane w imię Jezusa. Prawa mniejszości to są bardzo ważne, poruszone właśnie w teorii demokracji i nie można traktować osoby, które tworzą dwu, trzyosobową grupę, subgrupę w danym zborze, w danym kościele, jako element drugorzędny, który jest wręcz prześladowany i spychany na margines. Masz prawo do zrzeszania się z innymi ludźmi, aby tworzyć i organizować grupy według własnego wyboru. Członkowie kościoła mają prawo inicjować ruch lub tworzyć odrębne organizacje, werbować zwolenników i nakłaniać ich do osiągnięcia celu i zamierzeń zgodnych z nauką, poselstwem i zasadami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Oczywiście to prawo do zrzeszania się, coś takiego nie istnieje, jest to tak niesamowity rygor, że właściwie chciałem w zborze założyć klub badających Pismo Święte, spotykający się pod nazwą klub Gedeon. Nie dostałem na to żadnej zgody. Nie ma i tyle, nie zezwolimy tobie na taką działalność. No, dyktatura wręcz. Masz prawo do swobodnego zgromadzenia się, prawo do zaprotestowania przeciwko działaniom Kościoła, jeżeli uznasz to za stosowne. Wszystkie uwagi powinny być z uwagą przyjęte. Przyjęcie uwag w sposób stronniczy przez zarząd od niewygodnego członka Kościoła w stylu on ciągle ma coś, nie jest ani demokratyczne, ani nie reprezentuje chrześcijańskiego etosu. Nikt nie może wspierać kościelnych inicjatyw, jeżeli jest się w jakikolwiek sposób przymuszany do brania udziału w nich lub jeśli uważa, że jest za niezgodne z etyką i zasadami adwentystów. Demokracja zależy od członków Kościoła na wiele sposobów, między innymi poprzez samemu bycie osobą z zasadami demokratycznymi i wprowadzającymi te zasady we swojej wspólnocie. Wszystkie działania winny być pokojowe i zachowaniem dyplomacji z poważaniem do Kościoła, zarządu i w przestrzeganiu 28 zasad wiary. Demokratyczny Kościół nigdy nie jest administracyjnie ani teologicznie jednorodny. Niezależne poglądy członków Kościoła nie powinny być zagrożeniem dla ustroju kościelnego, lecz raczej gwarancją zdrowego i zrównoważonego ustroju kościelnego. Nadmierne, ograniczony i kontrolowany ustrój kościelny z brakiem zaufania do wyznawców jest wstępem do systemu odnoszącego się do samego siebie i samowładnej organizacji. No, to są przykre słowa, ale to są rzeczywiste słowa, gdzie dąży się do uniformizacji Kościoła, że wszyscy wyglądamy czasami, mamy wyglądać tak jak w Chinach,
tak samo ubrani, z tą samą książeczką, te same hasła wykrzykiwać, a jeżeli ktoś inaczej mówi, jest od razu likwidowany. Tak nie może być. Wyraźna różnica między zarządem, to jest osobami, które sprawują zarząd nad Kościołem na różnych szczeblach, a instytucjami, różnymi instytucjami zorganizowanymi, niezorganizowany przez grupy kościelne. Demokracja jest ustrojem działającym według spisanych praw i ustalonych przepisów. Nie po to, aby zadawalać jaką osobę lub jakąś grupę osób chcących realizować swoją ideologię. W demokracji kościelnej te prawa chronią członków kościoła, utrzymują porządek i ograniczają działania zarządu lub innej grupy zarządzającej. Wszyscy członkowie Kościoła są równi wobec praw kościelnych. Nikt nie może być dyskryminowany, uniezależniony od czyjegoś kaprysu z powodu swojej rasy, poziomu swojego duchowości, przynależności do jakiejś grupy kościelnej, wieku, płci, swojego zawodu, swojej pracy, swojej działalności misyjnej, czy też poziomu wykształcenia lub poziomu inteligencji. Traktowanie kogoś pogardliwie, z wyższością, z obojętnością, czy z wrogością z powodu wyżej wymienionych poglądów i przyczepianie mu etykiety obiekt niepożądany przez członków zarządu czy też członków kościoła jest nie tylko zaprzeczeniem demokracji, lecz także chrześcijaństwa i nie ma prawa bytu w kościele. Wypowiadane zdania lub myśli o drugiej osobie, twój projekt podoba mi się, lecz nie podoba mi się twoja twarz, jest nie do przyjęcia w pełnym tolerancji środowisku kościelnym. No coś ja tutaj przeżyłem. Osoba oskarżona o coś lub jeśli stosuje się do niej jakieś sankcje kościelne, wykluczenia ze społeczności, ma prawo do zapoznania się z oskarżeniami przeciwko sobie i powinna być uznana za niewinną do czasu udowodnienia swojej winy zgodnie z kościelnymi przepisami. Każdy oskarżony ma prawo do sprawiedliwego, szybkiego i publicznego procesu przez bezstronnym komitetem. Nikt nie jest ponad prawo, oficjalną krytykę lub nieoficjalną ocenę, nawet wybrany przewodniczący Generalnej Konferencji. Oczywiście jest to bardzo kontrowersyjna sytuacja, kiedy to osoba, która tam podpadła zarządowi z jakiegoś powodu, zarzucana ta osoba jest różnego rodzaju oskarżeniami. Ta osoba nie ma więc możliwości bronienia się, wręcz jest tłamszona tymi oskarżeniami. Chciałaby wybronić się, ale przed kim? No przed kim? Nie ma czegoś takiego jak bezstronny komitet. Wybranie bezstronnego komitetu to jest rewolucja. No, to jest tak wielka rewolucja, że zarząd rękami, nogami będzie się bronił przed wybraniem bezstronnego komitetu. Bezstronny i niezależny komitet. To jest coś takiego jak za czasów powstawania Solidarności. Wybranie niezależnych związków zawodowych. To po prostu komunistyczna partia broniła się rękami i nogami. Ona po prostu nie wiedziała, że będzie koniec ich działalności, jeżeli będzie niezależne związki zawodowe. Tak samo w Kościele Adwentystów, jeżeli będzie jakiś niezależny komitet, który będzie coś badał i będzie wydawał określenia, jest wręcz zagrożeniem dla ich hierarchicznej działalności. Dla przykładu w Kościele Ewangelickim jest bardzo dobra, taka można powiedzieć trójka zborowa. Niezależna grupa trzech osób, która bada wszelkie dokumenty kościelne, wszelkie sprawozdania, może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach i ich głos jest bardzo wiążący. To są doświadczeni, starzy członkowie tej społeczności, którzy znają się na tych różnych niuansach zborowych, na osobach, bo przyjedzie ktoś z zewnątrz, on nie wie kto z kim, co te nazwiska znaczą i tak dalej.
no jest zagubiony w tym wszystkim. A wewnętrzna kontrola z członków zboru, którzy by skontrolowali te księgi zborowe, księgi rachunkowe, którzy by wiedzieli, co to znaczy ten punkt jakiś tam rozchodu, czy to rzeczywiście było, czy to jest fikcyjnie, czy zgodne z cennikiem, czy kupuje się najdroższe rzeczy, szasta się pieniędzmi, gdzie to jest i tak dalej. No tego się nie zrobi, bo byłby problem, duży problem. Decyzje powinny być słuszne, bezstronne, nieobarczane sympatiami i wprowadzone w życie. Nie do pomyślenia jest stronniczość przy podejmowaniu decyzji, utrzymywania sankcji co do winnych. Nie jest do pomyślenia, aby były one bez określonego terminu lub dożywotnie. Chrześcijańska zasada, iż nie grzesz więcej, powinna mieć pierwszeństwo przed całkowitym wykluczeniem. Zarząd działa w imieniu członków Kościoła, którzy nadali mu kompetencje do wykonywania w granicach pełnomocnictwa czynności kościelne określone w kościelnych regulacjach lub zarządzaniach. Żaden zarząd nie ma prawa przekroczyć swojego umocowania, czyli pełnomocnictwa. Działa wtedy jako rzekomy pełnomocnik, a jego wówczas działania są nieważne. Ani przewodniczący Kościoła, ani jego rada, ani rada diecezji, czy też rada zboru nie może przekroczyć swojego pełnomocnictwa. Dodatkowo wyżej wymienione gremia nie mogą wpływać na decyzje niezależnych komitetów, sugerując im decydować w danych sprawach zgodnie ze swoimi myślami, poszerzać lub ograniczać własne pełnomocnictwa. Osoby wypełniające swoje obowiązki w komitecie nie mogą używać swoich stanowisk i wpływu, by realizować swoje własne partykularne cele, osobiste przekonania i opinie przewodniczącego Generalnej Konferencji lub członków zarządu, chociaż są one ważne subiektywnie, nigdy nie powinny lansować ponad decyzjami instytucji. Zarząd powinien wspomagać, zapewnić wyraźnie rozróżnienie między osobistym przekonaniem liderów, ograniczonym do ich osobistego pola widzenia, do różnych instytucji, grup, subgrup, które dotyczą całościowego działania Kościoła w wypełnianiu jego misji i celu istnienia. Oczywiście jest tak czasami, że członkowie zarządu mają swoich tych świętych, mają swoją rodzinkę, mają swoich znajomych, którzy są faworyzowani, oni mogą daną rzecz zrobić. Była taka sytuacja, że chciałem w niedzielę zorganizować spotkanie misyjne o godzinie 11. No, otrzymałem jak zawsze zakaz organizowania tego spotkania. Oczywiście mam to wszystko czarno na białym, na papierze napisane, a patrzę za parę tygodni, inny nie członek naszej wspólnoty, sąsiedniego zboru, dostał w tym samym czasie zezwolenie na swoją działalność, na prowadzenie aerobiku na terenie kaplicy. Krytyczna ocena poziomu demokracji według trzech zasad profesora Giovanni Sartori pokazuje, że nadmiernie radujemy się na obecnym ubogim stanie demokracji w Kościele, koncentrując się na krótkowzrocznych celach i niemal wyłącznie na przejrzystości głosowania, zapominając o tych trzech zaniedbanych elementach. Członkowie Kościoła jako wyborcy, członkowie Kościoła wybrani jako przedstawiciele, aby głosować nad wyborem zarządu, w większości nie rozumieją swojej roli, a zarząd nie lansuje ani nie polepsza administracyjnej dojrzałości wyborców. Edukacja i samoedukacja z zarządu w kwestiach demokracji jest konieczna, gdyż wychodząc wśród krajowego zarządu, nie wychodzi wśród krajowego zarządu niezrozumiałość podstawowych pojęć demokratycznych, chociażby angielskiego słowa representative w odniesieniu do ustroju Kościoła Adwentystów. Tak więc w większości wyborcy są niedojrzałymi wyborcami, nieznającymi kościelnych regulacji, praw i zastrzeżeń, które w większości są albo źle przetłumaczone
z angielskiego albo w ogóle nie tłumaczone na język polski. Do takiej pozycji należy Working Policy, Transparency and Accountability, przejrzystość i odpowiedzialność i nasz Church Manual, który roi się wręcz od błędów i niedomówień. W większości głosowanie polega na podniesieniu ręki, a presja czasowa nie pozwala im na głębszego zastanowienia się nad kandydatem czy też uchwałami i wzięciu udziału w poważnej dyskusji. Dodatkowo przedstawiciele nie są przygotowani merytorycznie do pełnienia swojej funkcji, a ich znajomość prawa zborowego, statutu kościoła i working politycy jest praktycznie zerowa. Są więc często obiektem manipulacji przez swoją nieznajomość procedur wyborczych. Z okazji zjazdu Generalnej Konferencji, nowych wyborów, nowych uchwał, zmian i podniosłej atmosfery, członkowie Kościoła oczekują na nowe, jakoby by ono wyglądało, lecz aby odzwierciedlało Kościół Pana założony przez Jezusa, opisany w Dziejach Apostolskich, listach i Apokalipsie. Tęsknota za Kościołem Pana, który nie jest wyidealizowanym autoportretem tego, co nam mówi zarząd, lecz wspólnotą dwóch lub trzech z obecnym Jezusem. Jeśli nowa kadencja zarządu będzie zorientowana na cele administracyjnego wzrostu zamiast rozwój duchowy i wspólnotowy, to stoimy przed poważnym wyzwaniem. Lecz znając historię, to sprawa nie potoczy się w dobrym kierunku. Tak jak nie można z kamienia wycisnąć krwi, to jest taki angielski idiom znaczący tyle, co nie można oczekiwać pomocy od osoby nieżyczliwej, nie można oczekiwać pieniędzy od osoby, która nie ma tych pieniędzy, tak nie można oczekiwać zwadliwego systemu demokratycznego rozwiązań dla wyzwań związanych z misją Kościoła, by bardziej, tym bardziej, które nie są ani rozpoznawalne, ani jasno zdefiniowane. Akcentowanie większej spójności, sprawności i wydajności we wewnętrznym życiu Kościoła i misji może się wkrótce okazać powracającym bumerangiem przeciwko całemu Kościołowi. To jest dopiero początek, a już widzimy skutki tej krótkowzroczności w podziałach administracyjnych, w postawach apodyktycznych i teologicznie zbyt śmiałych deklaracji. Strategia koncentrowania się na czynnościach, które odniosą sukces, prawdopodobnie zwiększy ilość tego, co robimy, ale na pewno nie jakość, ani tego, czym jesteśmy jako światowy Kościół, ani jako administracyjnie, ani jako teologiczne. Cel Kościoła jest o wiele większy niż to, jak go widzimy my czy zarząd. Poprzez te różnorodne środki, które są nam serwowane, wiemy, że w końcowy efekt tych procesów, wydarzeń nigdy nie jest tym, co ludzie zaangażowaniem przygotowali dla niego, aby miał do swojej dyspozycji. Końcowy kształt adwentystów w Ameryce Północnej, w Europie lub gdziekolwiek oni są, nie będzie tym, co obecna kadencja Generalnej Konferencji lub Instytut Biblijny nam przekaże, lecz raczej co lokalni pastorowie, lokalny zarząd, lokalne rady zboru i zbory na różnych krajach z różnego rodzaju wyzwaniami i trudnościami w swoim miejscu i swojej roli w środowisku ze swoimi duchowymi doznaniami przez swoje specyficzne i wyjątkowe potrzeby. Przekażą im w swojej kościelnej służbie. I oczywiście tak jest. Góra, czyli Generalna Konferencja, może niesamowicie dobre programy przygotowywać, rewelacyjne programy budujące, lecz zawsze jest to tak, że bardzo wąska grupa ludzi to przygotowuje, nie konsultując się z laikatem, z dołem, czy wam się to podoba, no najlepiej to byłoby zebrać wyznawców i zapytać się o wasze zdanie. No ja jestem 40 lat w kościele i nigdy tego nie słyszałem, żeby pastor wstał i powiedział: a co wy o tym sądzicie? Co wy o tym się? Jaki macie pogląd na tę sprawę? No. Nigdy tak czegoś nie było.
I tu jest właśnie, mamy tę przepaść między tym, co jest, a tym, co powinno być. Wszystko zawsze rozbija się od doły. Przychodzi czas po generalnej konferencji, tam się tylko dyskutuje o, no może być, kogo wybrać, na temat ordynacji kobiet, na temat zmian statutu, no i te rzeczy, które właściwie nam jako szarym członkom zboru są w ogóle niepotrzebne. Po co nam to? Na co nam? My oczekujemy czegoś innego. My oczekujemy kościoła wspólnotowego. My oczekujemy dla siebie szacunku. Nie chcemy, abyśmy byli tak zwaną szarą masą tłuszczy. O, szara masa tłuszcza. Ludzie, jak to się mówi, sterowani. My chcemy też wziąć udział w podejmowaniu decyzji. Nie chcemy tylko podnosić ręce. Wybraliśmy. Właściwie wybraliśmy już osoby przygotowane. Tam nie ma żadnej dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji. To, co sobie tam wymyślił pastor, to musi przejść, albo to, co by wymyślił sobie starszy zboru, ja chcę na drugą kadencję i on lubi to, co robi. I drugi punkt, tolerancja i szacunek do wewnętrznych inicjatyw. Oddolne inicjatywy. Jeżeli my jako laikat aprobujemy odgórne decyzje, chcemy, aby, jeżeli my coś wymyślimy, aby zarząd, rada też to akceptowała. Powiedziałem radzie otwarcie. Cokolwiek ja postanowię, cokolwiek bym chciał postanowić, to i tak powiedzi nie. Taka jest zasada. Nie? Nie i koniec. A dlaczego? Prosiłem starszego zboru, pytałem, dlaczego mi zabraniasz? Powiedz chociaż jeden powód. Nie masz się wynieść i tyle. No ale powiedz, dlaczego mam się wynieść? Albo tak masz się wynieść i tyle. Jesteś intruzem tutaj. Tak dosłownie powiedział. No i co? Ale mam nadzieję, że w końcu demokracja zwycięży, że moje początki związane z wprowadzeniem demokracji, nie tylko to, że będzie tam zapisane, wróci do słowa demokracja, ale ta rzeczywista demokracja. W każdym zborze ludzie poczują się ważnie, że mają jakąś wartość. Wartość w oczach drugiego człowieka. Każdy człowiek wymaga szacunku. Chce mieć szacunku do siebie, aby miało szacunek. Ja akceptuję twoją ideę, no teraz zaakceptuj moją ideę. Ja usunąłem to, czy ty zrobisz ten sam gest. Dlaczego wszystko, co ja wymyślam, musi być złe, a wszystko, co ty wymyślasz, musi być dobre. Oczywiście, jeżeli to będzie w dalszym ciągu trwało, to możemy zapomnieć o pięćdziesiątnicy, zapomnieć o inicjatywie. Wyznawcy będą wchodzili i wychodzili. 12, nie ma nikogo. I będą dyskutowali o wszystkim, tylko nie o Słowie Bożym. Jest piękna książka, którą jeszcze gdzieś tam można dostać. No, bardzo troszeczkę niewygodna książka, gdzie autor porusza te zagadnienia. Porusza te zagadnienia demokracji w Kościele. I w drugim rozdziale na stronie 17 marzy mu się. To samo, co pastor Martin Luther King. On mówi, miałem sen, marzy mi się, wolność, równość braterska. Mnie też się marzy ta równość, wolność braterska, żebyśmy się nawzajem szanowali, że ta nasza wspólnota jest naszą wspólnotą. Nie ma tu rządów, nie ma rządzenia, nie ma uciszenia.
I on podaje tak, też ma te swoje marzenia. W mojej wyobraźni mogę naszkicować taki zbór. Zbór w pełni uczestniczący w mocy pięćdziesiątnicy. W nim Duch Święty jest wylany obficie, a ludzie napływają do Niego ze wszystkich stron. Wyznawcy żyją Ewangelią Chrystusa. Ich służba nie jest martwym formalizmem, ale jest żywa w mocy Ducha Świętego. Gdy dzielą się tym co tydzień z tym, co Jezus uczynił w ich życiu. Każdego sabatu zbór raduje się nowymi ludźmi, którzy poznali Chrystusa dzięki kaznodziejskiej służbie laikatu. W tym zborze, w mojej wyobraźni, każdy spełnia swoje posłannictwo. Nie ma miejsca dla próżniaków. Być chrześcijaninem w tym zborze to znaczy być zaangażowanym w prawdziwą służbę dla Mistrza. Miłość, radość i pokój cechuje wyznawców należących do tego zboru. W swoim otoczeniu odzwierciedlają oni charakter Chrystusa. Społeczeństwo zaś odpowiada na to przejawem prawdziwej miłości. W rezultacie zbór jest znany społeczeństwie jako miejsce, gdzie może znaleźć miłość i akceptację. To są piękne słowa. I w mojej działalności misyjnej, Instytutu Biblijnego, zborowej, właśnie te słowa są mottem mojej działalności. Aby była demokracja, równość, poszanowanie, wiara, nadzieja, miłość. I to w obu kierunkach. Abyśmy wszyscy byli braćmi. Braćmi i siostrami, jako jedno. Niech was Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.